Witam was, jestem Repus, to jest kolejna seria multiplayer z gry Hearts of Iron 4. Ja gram jako komunistyczne Chiny, razem ze mną jest mój sojusznik Soviet Union. Witajcie, towarzysze. Natomiast po stronie przeciwnej, po stronie faszyzmu jest German Reich. Dzień dobry. I Włochy. Cześć, nie wiem co tu robię. No, tak najadę na Etiopię tylko, bo opuściliśmy miesiąc, ponieważ to jest druga próba nagrywania, ponieważ wcześniej były desynchry, przy trójce nawet. A teraz całkiem nieźle idzie. I idzie wyjebiście, więc odpauzowuję i lecimy, tak? Tak, no, i przechodzimy na Discorda. Cyk. Dobra. No, nie chciałem mówić, ale Japonia znowu poszła w tą samą cel. A, support the Kodoha Nation. Faction znaczy się. Czemu, kiedy oni pójdą w ten komunizm? Zróbmy jeszcze raz grę. Dokładnie. Justify War Goal. Widzę, że wszyscy od razu się rzucili na tą... No właśnie widziałem. Na tą Francję. No Jezu, nie przyniesie się. Dobra, to jeszcze dobrze, że woda nie boostuje, ponieważ faszyści mają większy... Szybciej im idzie, ponieważ mają mniej procent. Więc się skończy na tym, że... Nie, ale też nie mamy przypadkiem szybciej też, że mamy więcej procent naszej partii. No tak, ale sam fakt po prostu faszystów. Czyli gdyby Wotan jeszcze dołączył. Nie, Wotan, czekaj, Wotan boostuje Lukas 0,10, a my po 0,3, czyli 0,6 łącznie. Czyli więcej. No nie, tak. No, 0,10 jest większe niż 0,6. Jezu, myślałem, że 0,5, bo Jezu, dobra, ten całki rozwiązuje, a większe, mniejsze już sprawia problem. Problemy matematyków. Tak samo jak ja musiałem tłumaczyć kumplom, jak się rozwiązuje układ równań na ten... na miernictwie. Miernictwie? Ale całki to już robili. A mówię, przecież jak masz tu razy... A układy to masz równań, chociaż tutaj. Macierzani potrafią rozwiązywać? Teraz takie zastąpienie. No, chyba mieliśmy układ równań w drugim semestrze. W drugim? Kurczę, my już w drugim semestrze będziemy mieli podwójne i potrójne całki, jeżeli oczywiście wytrwam. A nie, to my ogólnie w pierwszym semestrze mieliśmy pochodne i mieliśmy, jak to było? Kurde, miałeś tam funkcję, robiłeś pochodną z funkcji, podstawiałeś i wychodził ci jakiś wynik na koniec. Nie pamiętam też, co to było dokładnie. W drugim semestrze mieliśmy dopiero całki i mieliśmy całki podwójne, potrójne i tak dalej na cały drugi semestr. A w sumie tu jest Karin, dobra, odpozwolę, dobra. Natomiast teraz mamy prawdopodobieństwo, tylko że nie prawdopodobieństwo na zasadzie, no wiesz, no masz nie, monetę i masz 50% szans, że coś rozumiem. Tylko na przykład masz coś w tym stylu, że masz pożar lasu, dzieje się, nie wiem, średnio 4 razy na 10 dni. Jakie jest prawdopodobieństwo na wybuch co najmniej 3 pożarów w przeciągu 4 dni? Takie coś masz wyliczyć. No takie coś będę miał na trzecim semestrze, jeżeli dobrze widziałem, że było prawdopodobieństwo. Ale pierwszy semestr to było dobrze. Ale zdałem to na 3, fajnie było. Jeszcze jutro muszę jechać. Wcale już większość osób w tym momencie już nie rezygnuje z nawet pisania fizyki. Ale jak z fizyki? No, że już mówi, że nie rozumie fizyki, nie poprawia kolokwiów, nie zalicza zejściówek i nie będzie podchodziła do egzaminu z fizyki. Aha. Ale to najgorsze, że możemy stracić max 6 ECTS-ów ogólnie, a fizyka ma 5. My chyba 11 możemy. Jezu, jaki luksus wy macie. Ile macie max ECTS-ów? 30? Ale jak 30? No my 11 możemy stracić chyba max. A ile macie maksymalnie CTS-ów do zdobycia? No to nie pamiętam, musiał w indeks. A indeks mam w koszalinie, więc nie zobaczę. Wy macie indeksy, my mamy. Nie mamy indeksów. Ale właśnie o to chodzi. My musimy z tymi indeksami latać po podpisy do wykładowców. Jakby to była komuna, kurwa. Mamy na necie stronę, gdzie są podawane oceny. Ale nie może być indeks elektroniczny, musi być, kurwa, papierowy. U nas jest dziekanat elektroniczny. Najlepsze jest to, że instrukcja do hasła jest po prostu inna na stronie, a inna faktycznie. Bo to jest PESEL plus pierwsza litera miasta urodzenia. A na stronie jest po prostu, że sam PESEL. Goddammit! Sąsiad, jest niedziela, do kościoła nie wiercić. Albo schabowe napierdalać. Albo schabowe. Schabowe już bym zrozumiał. Właśnie, lotnictwo. Muszę całe lotnictwo ustawić, żeby nie było, żeby zdychało.
A my fizykę mieliśmy o tyle fajną, że fizykę mieliśmy z Ukraińcem chyba. I kurde, on tam mówił tym swoim łamanym polskim, ale po prostu on na ostatnich zajęciach wszyscy ściągali. Ktoś zrobił ściągę na ten w PDF-ie, wrzucił na grupę. Wszyscy tak się ściągali. I jeden ziomek tylko nie zdał fizyki, bo mój kumpel i musi teraz poprawiać XZ. To nie jest lewy masie. Dobra, lotnictwo jest już przy tym. Przy kochanych Turkach. Będę ich głaskał swoim lotnictwem. Jest 12 na 5. Soviet Union najwięcej. Justify War on Turki. No nie, słabo. Alukas jeszcze nie idzie w ten. W Niderlandy. No nie, jak przestał Francję. Odpuścił sobie Francję i właśnie tak patrzy, że on. Ja bym jeszcze go zrozumiał, a niczym nie, chyba uzgodniliśmy, że wielkie. Nie, Stanów Zjednoczonych nie ruszamy. Nie, to jest. Stany nie są do ruszania. Nie, tam to w sumie Stany Zjednoczone dużo nie zrobią, no. Oni mają powody, znaczy mają, mogą tam zrobić cel narodowy, ale prędzej w Japonię pójdą, na neutralną. No i teraz jest większy wybór. Tukaczewski, Rokossowski, ON. Tukaczewskiego? Czy Rokossowski, czekaj, kogo tracę? Tukaczewski chyba marszałkiem. No. Rokossowski drugi... jest generałem. Tak, ale ma chyba boosty do czołgów. Tak. To chyba Tukaczewskiego scinamy. Historycznie tak, był też ścięty. No to historycznie lecimy. Fanacy z historii będą się cieszyć. On był chyba ścięty dlatego, czyli no to był jeden z powodów, że on tam zrąbał tą kampanię na Polskę w 1920. To drugi powód. Co z tego, że Stalin skupił się na oblężeniu Lwowa, przez co był wyłom w ich froncie i Piłsudski po prostu okrążył. Czy Piłsudski, no Wojsko Polskie. Bo zaraz powiem Piłsudski, po prostu będzie odniesienie, która to jest minuta odcinka? Będzie odniesienie 7.20, a to nie Piłsudski oczywiście, przecież tam walczył pod Bitwą Warszawską, tylko ten Rozwadowski, ten generał. Piłsudski to zdrajca, no tak. Gdyby nie żył, Polska byłaby większa. No, a jakbyśmy zakazali takim historykom teraz obliczyć całki, to by po prostu wymiękli w tym momencie. Dokładnie. Znaczy ja też. Jak mieliśmy całki na prawdopodobieństwie, o cholera, jak ja musiałem to sobie przypominać. Się boję. A całki zdałem wyjątkowo na 3 bez ściągania. U nas nie ma zaliczeń, nie ma ocen z kolokwiów, u nas po prostu zbiera się punkty z matmy. Znaczy, że masz 100 punktów, musisz mieć matmy, 60 jest z egzaminu, 40 z wykładów. Jeżeli masz 30 z wykładów, to masz zwolnienie z egzaminu. Taki mamy u nas luksus. Dispressed czy centralized? Chyba centralized, bo dispressed ja, jest... Ja na wykłady nie chodzę. Znaczy nie, nie, dispressed, jest dispressed. Dispressed, mogę jeszcze zmienić. Ja się już nauczyłem, że to jest lepsze. Dispressed. Bo jak na przykład bierzesz sobie czołgi... To w sumie bombowce, no teraz ja. Nie, ale chodzi mi o to, że jak masz czołgi... Jak ograniczysz, że z poziomu pierwszego na drugi upgrade'ujesz sobie czołgi, to bardziej ci się o wiele opłaca dispressed, bo to jak masz 100% fabryk, to zmniejsza ci do 70%. A jak masz centralizowane, to schodzi ci do 20%. I po prostu przez długi czas ci się nie opłaca to robić. Miałem, że jeszcze można statki do konkretnej floty przypisać, żeby się robiły. Tylko nie od mapy. Dobra. Kiedy ja będę miał w tym? Z Turcją? O, June, 10 June, to zaraz wojna będzie. June, July, czyli czerwiec. No, 5 dni zostało. Do wojny z Shanxi. Będę miał 7 listopada dopiero. Sobie zajmę, będę miał, założę republiki, ten, turecką, sowiecką republikę radziecką i rumuńską republikę. Plus tego z Shanxi jest taki, że oni mają wystarczająco dywizji, żeby okryć wszystkie prowincje. Ja po prostu wejdę, zajmę sobie inne miasto, drugie miasto, trzecie miasto i tyle. Japanese provocation at our border, och nie. Czekaj, muszę kogoś zabić znowu. Flota, powietrze. Spodziewamy się wszystkich.
Chyba wodę powietrze zabijamy, czy we aspect enemies are everywhere? A to everywhere? Kogo zabija? Nikolaja, Kuznetowa, Konstantina Werszynina. Kurde, to już sam Sergej. Mi te nazwiska nie mówią na razie nic. Chief of Navy, Chief of Air Force, Navy High Command. Klikaj, cokolwiek, bo już pewnie Wotan krzyczy. O nie, nie lubię floty i powietrza. Powiedz mu, że estate'y ci wyskakiwały, eventy z estate'ami ci wyskakiwały. I że musiałeś to robić. Obietnicę mogę pokoju zrobić, kiedy szykuję się na wojnę. O Mrs. of Peace. Ludoradziecki, na pewno nie mam będzie samoloty? Wojny. Nie mam samolotów. A. Nie będzie wojny z innymi komunistami. Wojna, o nie. Jak nie. Możesz? A nie, ty toczysz ziemię, to dobrze robisz. W sumie mógłbym ci wysłać dywizję? Ledlis mi wyślij, jak możesz. Czekaj, mogę jedną wysłać. Wyślij Ledlis bardziej. Ledlis? Patrz, możesz. Bo ta wojna może miesiąc się nie potoczyć. Wiem. Jak wiesz, to chodzi, to są góry i rzeki, to się długo przychodzi przez to. Jedynie na plusie to mogę dziennie coś wysyłać, dobra. Dziennie wysyłaj, nawet zaopatrzenie piechoty. Starczy mi, żebym do 15 dywizji podbił. Tyle mi starczy do szczęścia. Masz po jednym, po później spodziewać. Bo zawsze można edytować też, to jest ten plus. Ale też chciałbym, żeby do mnie to coś szło. Chociaż mogłem faktycznie więcej, wiesz co, zedytuję to. Mogę edytować? Akceptowałeś to? Nie, jeszcze nie. Tak, to akceptuję. To czemu po jednym? No właśnie chcę teraz edytować. Kiedy mogę to edytować? Ja akceptowałem jak coś. Czekaj, nie tym, nie tak Chiny. Modify. Masz poddychę. Masz. Wujek ile Stalin jest jeszcze. Dziś w dobrym humorze. 50% jest, okej. Okay. Dobra, trzeba zbadać. PM, PS1900C, dobra, nieważne. Jak będziemy toczyli bitwy, to będziemy przełączali się na kocha. Dobry pomysł. Border conflict, o nie! O nie! O nie, wszyscy tutaj, halo! Wszyscy walczą. Nie! Nie, ja mogę mieć przerąbane, fuck. Halo, mam konflikt graniczny. Proszę mi wysłać dywizję tu. To jest najśmieszniejsze, bo to historycznie Japonia walczyła na całej Mandżurii. Co jeżeli kojarzę. A tu jeszcze mam faktycznie flotę. A teraz Japonia walczy ze mną tylko w okolicach Władywostoku. Władywostoku, Jezu. Jezu, jeszcze ktoś mnie za nazwę. Ten, skorci. No i dobrze. No nie. O fuck, odcięli mnie. A jak ja skapituluję zaraz. Ale ty też ich odciąłeś. Wysłać tą ci dywizję jedną czy no pancerną. wyślij. Kurna. Czekaj. Dobra, ja Konstytucja Stalina. Ja spauzuję i wyślij. Dobra, bo to jest. Dobra, jedna dywizja. Ta jedna dywizja może dużo zrobić, w manewrowaniu może mi pomóc niesamowicie. Mhm, szukam jeszcze dowódcy, który może pancernymi dowozić. Send volunteers, czy może więcej będę mógł, to wtedy będzie, mogę tylko, no dobra, wysłam. To już, tutaj mam 3 dwie cywilne, to wezmę to. A, i biorę. Okej, okay, lecimy. A jeszcze muszę spauzować niestety. Tak, military teoretyk się przyda. No i dobrze, to na razie tyle. A mam czasowe. Escalate conflict. War between... No nie, mogę do wojny z Chinami pójść. Aż tak nie chcę tego konfliktu rozwalać. Oni mają 22 dywizje, które próbują się do mnie przebić. Właściwie 3. Dobra, na razie jakoś mi idzie. Mogę 2 dywizje im skasować, to wtedy już będę w niebie. Jak to mi się uda. Och, uratowałem swoje państwo, ja pierdolę. To jest takie... Oni dywizję dorobili w międzyczasie. To my uratowaliśmy twoje państwo. My. Pamiętaj, komunisty. Nie ma ja. Jest my. My, no właśnie. Mi nie podobają się idee komunistyczne. To nam się podobają idee komunistyczne. To jak było w tym, Ziomek napisał tam na Facebooku czy gdzieś na Twitterze,
że jest dumny, bo jego dziewczyna ma tam, jest chyba 10 w rankingu na Pornhubie. I ktoś mu napisał, nasza dziewczyna. No tak, a to nie były te komentarze właśnie Pornhuba? Kochany. Nie, to chyba jakiś ziomek napisał. No chyba, że ktoś wzorował się na komentarzu z Pornhuba. O, jestem, walczę. Przybył czołg radziecki. Czekaj, ja muszę... Tym, mam zajęte. Tym. Muszę pojedyncze konflikt graniczny. Podróż swoją drogą. A co zarobiliście? Oni mają granice na twoich ziemiach. Wiedziałeś? Za jedną prowincję, rzeczywiście. Ale może zaraz ich odetnę nawet. Nie raszuj tam czołgiem, nie raszuj! Czemu? No bo chcę ich odciąć od tyłu! A, dobra, to odcinamy razem. A ja ich tutaj atakuję tylko dla... Nie wiem, czy już zdążę w ogóle, czy zdążymy. Bo już zbytnio ich tutaj pocisnąłeś. To tam pocisnę bardziej. Patrz, nie wiem, nie widzę tam wyników. No właśnie, Dobra, to odetniemy tych tutaj. No, faktycznie zauważyłem, dobra. To może nie odcinaj, zajmuj tym czołgiem prowincję. No właśnie... Bo jesteśmy blisko wygrania wojny. Właśnie teraz puściłem ich na zajmowanie tych prowincji tam w górach. A, dobra, weszła jedna dywizja. Mój czołg nie ma zaopatrzenia. Dzięki. No nie mamy granicy z sobą, nie masz jak dosyłać. Głupie samoloty, nie, mam lot nisko. Samoloty mogłeś właśnie podesłać jeszcze przecież. Ale nie mam transportowych. Ale zwykłe samoloty. W sumie nie... No mogłeś podesłać zwykłe samoloty, żeby po prostu wsparły naszą walkę, byłoby szybciej. Spowolnilibyśmy ich dywizję i tak dalej, i tak dalej. Nie masz lotnic, a myśliwce by nie sięgały. Nie mam, rzeczywiście. Jak chcesz, mogę bombowce wysłać. Jeszcze przez rzekę to atakujemy, to już w ogóle no jest. No dawaj, jest 96% toward. Tu o, my zajęliśmy most, to fajnie. What the fuck? My cię śmiemy! Jeszcze atakują nas. Ja się wycofam z tej prowincji. Ale chyba na subreddicie PewDiePie było tam... O! Most! Okej, okay, jest. Kolejny most. Kończ... Done. Czy mogę zaprosić cię do frakcji? Nie rób. Mogę. To napięcie zwiększy. Ale... Tak, 0,20. A to pół biedy. To pół biedy jeszcze. Nie, zaproszę cię jak będziemy ale w stanie wojny. Ale Sing Yangu nie zapraszaj. On mi jest potrzebny. Nie chcą. Mają minus 50. No Sing Yang jest do tego. Okej, okay, Francja ma prawie 50%. Ej, przestań boostować. Francję może. Francję? Znaczy, nie. Czekaj, myślę, czy to jest worth it boostować cały czas Francję, czy nie. Ponieważ... Jak boostujemy Francję i Niemcy atakują Francję, to się United Kingdom nie dołączy. Mm-hmm. Właśnie, gospodarka wojskowa. O. Ale natomiast nas zmusi do dołączenia. Czyli anulować? Właśnie nie wiem teraz. Bo możemy też szybciej oczywiście przeciwko Włochom się dołączyć. No to anuluj na razie. Jesteśmy wystarczająco blisko, mamy 50%. W każdej chwili tak czy tak mogą przejść sami. Dobra, czekaj, to tam 10 dni mogę odpuścić tego celu. Dobra. Details. Okej, okay, na razie nie dogaduję się. Long Live Republic. Mało zadąg za... Aha, Cornet Fox stracę. Dobra. Bo Lontiron, czy zwiększamy liczbę? Jeszcze nie zwiększajmy. Weźmy sobie jakiegoś fajnego gościa, którego nie zabiłem. Weźmy jakichś wojskowych ludzi. O, właśnie. Warsilow dobrze został, bo... Nie mam armii defensa. To fajnie. Pozytyw heroizm muszę pójść. Lepsza broń, dobra. Cyk. Dobra, szybciej dywizje będą się przydawały. Mam dwa samochody, pilnują granicy z Polską. Poświęcę jedną fabrykę i wezmę stal od ciebie. Moją, naszą stal. I pobuduję fabryki wojskowe w końcu. Jezu, teraz czuję kotlety, ja pierdziele jestem głodny. I co, i znowu na obiad pójdziesz podczas nagrania, tak? Idę na obiad, sorka. Znaczy nie, jesteśmy końcami, chodź ze mną na nasz wspólny obiad. Ile ich chyba mamy dywizji? Około 8 pewnie.
No, mam już 2 miliony power. Chcesz pozwolić Turcji, żeby na mnie weszła, bo tam widzę, że są tereny górskie. Mogę... Nie, nie są górskie w większości miejscach. Tu jest na przykład plains. Tu są góry. I tu są góry, więc w jednym miejscu mogę się przebić. Ha! I są tam 3 dywizje pancerne przy granicy. Ha! Dobra, ale w większości miejscach chyba pozwolę Turcji, żeby się we mnie wbijała. Bo przynajmniej mam tam góry i sporo dywizji. No, Turcja się przeze mnie nie przybije łatwo. W jednym miejscu jest tylko miasto. Świetnie. It's time, our comrades. Powodzenia, 23%. Lukas. No właśnie mówię teraz. Powodzenia, Lukas. Pancerny tu. I kontrolę się wspierało, co pamiętam. Tak. Lecicie. Pff, patrz na Turcję, co robi! Ona odchodzi z granic! Nie widzę, nie widzę! Ale Turcja odchodzi z granic! Wierzę ci na słowo. Tak. Ona odchodzi z granic w tym momencie. O, Turcjo! Co jest? A. Etiopię dopiero skończy. To będzie ciekawa gra. Znaczy nie pokazywaliśmy tam Etiopii, ale on chyba tam Somalię zajęła Etiopię. Znaczy pokazywałem na początku. A, ja nie pokazałem, więc u ciebie będzie więcej rzeczy. I co, nie możesz... Nie będzie wycinania z desynchów. No skończ. Mógł wziąć marionetkę. No nie, bo dyplomatyczne relacje zabiera. No, racja. Dobra, czekaj. Jak myślą tu... Nie będę atakował jeszcze... Rumunii, bo się tu zbiera. Znaczy, no jest jeden pomysł, tylko nie wiem, co na niego wpadł, bo jak prowadził wojnę, to mógłby chyba sobie podbustować na przykład... A nie, on jest faszystami, więc tak czy tak może podustawić sobie te pobór i tak dalej, mobilizację. No tak, może. Dobra, nie atakować, wstrzymać się. CKM zbadane. Co możemy zbadać jeszcze? Możemy zbadać na przykład doktrynę armii wreszcie. I przemysł się zbadał, sporo rzeczy mi się zbadało. Ale w sumie tak myślę, to my mieliśmy ile czasu na przygotowanie się do Hoja? Miesiąc? Przecież przed końcem stycznia skończyliśmy Europę i było ugadane, że będzie Hoj. Wotan siadł do Hoja dzisiaj czy wczoraj dopiero. No dość. A to też nie jest ancestor, że masz pojedyncze gierki. Mhm. A w końcu się na Lukasie znam. Przecież ja tymi Chinami go podbiję. To my go podbijemy. Pamiętaj, to my. Akurat teraz to nie ja. Ma ja, to jest my. Akurat teraz będzie ja. Brakuje mi zaopatrzenia w tym momencie. Za bardzo zbombardowała mi. Dobra, Turcja, czemu nie odchodzisz z moich granic? Dobra, jest... A Rumunii nie atakujesz? Właśnie... spróbuję. Zobaczmy, kurde. Jak idzie. Jak ja nie mogę poprzeć, co to robi? Dobra. Spokojnie, ja chciałem to na czas wziąć. Patrz, teraz przegrywam. Nie no. W paru miejscach wygrywam i może być przełam, bo to akurat przez rzekę jest atak. To może Reszja też spróbuj tam ustawić jakieś konkretne 2-3 prowincje na atak. Chwila. Pozytyw heroizm, bo chcę mieć gościa od pancernych. Dobra, to nie atakujcie aż tak. Biorę to wszystko na ręczne. Przestańcie atakować wy. No tak, trzeba kliknąć. God damn it. Przestańcie atakować. Cześć, czy... Powiedzieli wojnę Holandii. Okej. Okay. Dołączyła. To nie było 25%, więc nie mogła na tej gwarancji dać. Tak, dobra, przebiłem się w jednym miejscu. Okej. Okay. Pancerne... Wy wchodźcie. I wesprzyjcie ich wy. Później okrążymy ten port, chociaż nie wiem co mi dał okrążenie port. Nie ma fajnej prowincji do ataku. Właśnie, pojazdy, samochody! Wyślij mi wsparcie, a nie, jest w stanie wojny, nie możesz. No właśnie, nie mogę. Samochody. Robimy Tour de Bukareszt. Fajnie, że Xibe i Sanmani ma nawet tyle dywizji, żeby całą ten prowincję ogarnąć, wszystkie granice ogarnąć. Dobra, przebite. Ale tak sobie jakoś zrobili chyba, albo mieli gdzieś z tyłu. Dobra, stąd odchodzą. Na to wchodzić. Ale nie wszyscy na nich zostanie i wy wesprzeć ich.
silnie kontrolem. Dobra, i wesprzeć. Albo nie, w ogóle wy wejście tu. Nie, jest 5 dywizji, za dużo. Nie przejdą. Chuj tam. Tu jest kurde, odciągnął jedna dywizja. Jednak, skończył. Ciekawe, czy weźmie tą Dutch. Sad wziął. Dobra. Wchodzić tu, wychodzić tu. Gdzie mam jeszcze te samochody? Tutaj jeszcze jedzie jeden. Okej, odciął mnie w dwóch prowincjach, ale zostawił swoją pustą prowincję, więc też mogę go odciąć. Patrz, co robię w tej rumunii. Znaczy nie, ty jesteś tam zajęty może. Pytanie, co ja muszę skapitulować? Muszę skapitulować obu, niestety żaden nie jest tą główną. Fasz sobie skapituluj. Dzięki. Spozowałeś? Czy co? Nie. Czekaj, ja nie pozowałem. Może? Może, dobra. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Koniec. Ja tutaj zaraz uratuję swoje dywizje, więc nie ma co się bać. A jak nie, tam dużo ludzi jeszcze w zapasie. No, wychodźcie tu. Dobra, odpozowali, nie wiem. Może zakończyli, nie wiem. Ja nie kończę i tak. Wiesz, bo tylko... w jednym miejscu wygrywam, bo tam nagle zaczęli się wbijać z paru różnych miejsc. Staram się teraz poprzebijać w różnych miejscach, na przykład tu postaram się przebić. Oni zaraz zaopatrzyli do stanu, więc będą lepiej walczyć. Teraz oni są odcięci. Wsparcie mi ich. Nie wiem, czy to wyjdzie. Liczę, że wyjdzie coś. Ja z gry wyjdę, jak zobaczę, co ty robisz. Wygrywam z Rumunią. O Jezus Maria, Kisunio, co ty robisz? Wojnę nie prowadzisz! Czekaj, skończyło mi budować, czy aż tylu fabryk nie kazałem budować? Bo ta kurna ta minuta pauzy mnie trochę wybiła z rytmu. Znaczy ta miesiąc testowy, dobra. Wrzuciłem wszędzie fabryki wojskowe i tyle. No god damn it, wojna domowa w tym momencie! To koniec wojny i wsparcie. Szybciutko, tak. Już chyba przebijam się na frontach w większości. Dobra, to szybciutko postaram się przebić teraz do Bukaresztu. Bukareszt jest na południe, dobra. A akurat mnie atakują. No skończcie tą jedną dywizję. Dobra, i wspierać. A my tutaj lecimy dalej. Dobra, tu zajęte. Bo tu pójdę i się wymienię dywizje, żeby się trzymały i cały czas było okrążone, bo widzę, że długo nie wytrzymają. 11, wsparcie. 9. Tu se odpuścili dla nas już. Tu niby się wbili. Wesprzyjcie, wejdźcie tu w ogóle. Wejdźcie tu wy tak. Wesprzyjcie tych. Najważniejsze, niech tą dywizję skończą jedną. Będzie o wiele lepiej i łatwiej. To jest. Tą dywizję. Więcej dywizji, okej. Okay. To więcej do Rumunii tam dosłać trzeba. Pozytyw heroines skończony. Czyli nic nie napisali, czy koniec, czy nie koniec. Nie napisali, dobra. Tak, to jadę do Rumunii, znaczy do Bukaresztu. No fuck, nie te dywizje poszły, dobra. Dobra, wy nie wchodźcie jednak. Dobra, to puszczę tą Rumunię może już sam z siebie. Nie wiem, dobra, czy coś zdziała. W jednym miejscu nas... Wy się zorganizujcie i uratujmy tą dywizję. Kurda, wy gdzie lecicie? Tutaj mamy wolną prowincję. Niechronioną, jakby się przydało też się wbić. Tu wchodźcie, tu. Nie, już wbiję ich, dobra. Dobra, biorę. No nie, dywizja mi zniknie jedna. Fuck, a ona miała iść na stolicę. Co, okrążyli ci dywizję? No. Czemu ci się nie ruszają? Nie mają planu? Co jest? Czemu oni się nie ruszają? No właśnie. Mieli się ruszać i już się ruszyli, dobra. Support weapons. Gdzie jest screen? Dobra, jest capital ship.
ich mi brakowało. Czego mi brakuje? Gum. Będę kupował od... Nie, czekaj, zabiję. Nie. Będę kupował od British Malaya. Nie będę wspierał sojusznika Lucasa. Przydupasa Lucasa w sumie. No. Chyba, że mówiłeś o Włoszech, to w sumie też wygląda jako przydupas Lucasa. W sumie. Zobaczymy, jak tam Lucas, bo w mojej większości grach Republikanie potrafili dobrze radzić sobie z nacjonalistami, ale było. Teraz... Ja grałem chyba Włochami kiedyś. O, zrobiłem kocioł. Zrobiłem kocioł. Ja grałem Włochami sobie for fun, to właśnie też nie mogłem wygrać z tymi. No, bo to jest... A jak tam jeszcze wyszło moje 5 czołgów, a nawet może w tym momencie więcej będzie, bo jest napięcie na światowe po prostu w takim momencie, że... Dobra, ta dywizja zniknęła. Po co wy przegrupujecie się? Po prostu atakujcie tą dywizję i tyle. Macie jakieś dziury za bardzo? Nie, ale nie mogą się przebić przez jedną dywizję, ja pierdzielę. Dobra, szybko zajmijcie tych. I lecicie na front, bo stracę jednostki tylko. Wy cały czas atakujcie do przodu. Kurczę, trochę trudno jak tak. Znaczy jakbym na singlu grał, no to więcej pauz by było, więcej grania szczegółowo. A Lendlease mi możesz wysłać podczas wojny? Mogę chyba. Czy chyba bardziej sam potrzebujesz? No to nie jest ciężki przeciwnik. Dalej ci wysłam Lendlease'a, nie żeby nie było coś. Aha. Nie przerwało mi go. Czy antytanki mi się przydadzą? Na pewno polowe mi mogą się przydać. Dobra, odejdź sobie stąd. No, tu już są same góry. Już się przydało, że się poszedł. Pytanie, czy Turcję będę musiał zająć? Czy Rumunia zyska status mocarstwa? No, skończyło się. Dobra, to zwiększamy produkcję. Możliwości produkcyjne wielokrotnie. Bez przesady z samolotami, ale samoloty i tak trzeba mieć dużo. Zostali odcięci, na razie nic z tym nie robią. No, dochodzę do Karpat, jest ciut problem. Dobra, pocket defense zbadane, depth defense. Co byście tu od Janie Pawili, ja się pytam. Odcinamy Rumunii kompletnie od portów. I na Bukareszt. Okej, robią coś z tym teraz. Wesprzyj tutaj, żeby jak najszybciej ich pobić. Bukareszt zajęty. Czy Rumunia kapituluje? Nie, jest 28%. Odciąć ich, odciąć. Nie ma tak łatwo, nie uciek. Ha, odciąłem ich. 4 dywizje zajęte, zamknięte. 3 dni, o to mają czas, żeby się zreorganizować. Dobrze, tutaj wygrali. Ale w sumie chyba skończymy odcinek, przynajmniej u nas. Tak, przynajmniej ty zakończysz. Na razie, cześć, pa. A wiesz co, pójdę na chwilę do nich, tutaj, czy skończyli wcześniej.